W drugiej lidze siatkarek Mielecka Szóstka nie sprostała faworyzowanej ekipie tarnowskiego PWSZ-u. Za to po zwycięstwie w Tomaszowie liderem jest jarosławski Sanpajda. Mimo porażki Mielczanki zagrały dobry mecz i w pierwszych dwóch setach postawiły rywalkom trudne warunki. Po porażce w inauguracyjnej partii drugą Szóstka wygrała po zaciętym boju na przewagi 30-28. Wydawało się, że podopieczne trenera Romana Murdzy wyrwał faworytkom chociaż jeden punkt, ale w kolejnych setach tarnowianki były wyraźnie lepsze. Mielczanki przegrały 1-3. Tamten sezon i tamtą rundę to uważam, że mieliśmy na bardzo dużym farcie, bo wygraliśmy 4 mecze takimi potentatami. I nie wiem, na pewno jesteśmy rozszyfrowani i przez przeciwnika. Po zwycięstwie za 3 punkty liderem tabeli są jarosławianki. W następnej rundzie drużyna Sanpajdy w derbowym meczu podejmować będzie Szóstkę. W drugiej lidze mężczyzn krośnianie pauzowali, ale nie stracili przodownictwa w tabeli. W Orlenidze rzeszowski deweloper stracił punkt w starciu z Muszynianką, ale utrzymał 4. miejsce. Nasze pierwszoligowe zespoły niestety bez punktów.